Ostatnio bardzo modne stało się inwestowanie w złoto. Wcale się nie dziwię, ponieważ mamy kryzys, niepewność polityczną, niepewność regulacyjną, a rządzący mają biegunkę legislacyjną. Jest naprawdę sytuacja ciężka do przewidzenia. Mamy bardzo wysoką inflację, realna sięga nawet 10%. Dlatego też bardzo dużo mówi się teraz na YouTubie o inwestycji w złoto, o kupowaniu złota. Jednak czy warto kupić złoto, czy może warto? Warto te pieniądze zabezpieczyć w jakiś inny sposób. Posłuchajcie rady najbogatszego człowieka świata, Warrena Buffetta. Dzień dobry, panie Buffett i pani Manger. Mam na imię Martin O'Lary i pochodzę z Austin w Teksasie. Panie Buffett, nawiązując do Pana wcześniejszych wypowiedzi dotyczących dolara i kontraktów terminowych na waluty, które Pan posiada. W wielu krajach polityka ekonomiczna ma tendencję do deprecjonowania swojej waluty. Czy uważa Pan, że złoto może być dobrą alternatywą dla tradycyjnych walut? Nie jesteśmy entuzjastami złota. Historycznie ludzie uważają, że jest to pierwsza droga ucieczki od walut, które będą tracić na wartości. Taką rolę może pełnić też beczka ropy, kawałek ziemi, albo na przykład puszka Coca-Coli, tak samo cukierki. Jeśli wartość dolara spadnie o 50%, będziemy sprzedawali nasze cukierki za podwójną cenę. Aktualna cena będzie równa realnej cenie za cukierki. Ludzie będą pracowali taką samą liczbę minut lub godzin w tygodniu, aby kupić funtowe lub dwufuntowe pudełko cukierków, więc my dużo bardziej preferujemy aktywa które realnie będą przydatne niż waluty o aktualnej wartości albo wartą 10% obecnej wartości. Jeśli ludzie znów zaczną używać muszli do zawierania transakcji, te aktywa nas zabezpieczą, ponieważ ludzie chodzą jeść, chodzą pić, chodzą kupować inne rzeczy i ich preferencje przełożą się na realny zysk w dolarach o podobnej dla nas wartości. Nie będziemy przehandlowywali własności w aktywach tego rodzaju za kawałek żółtego metalu, który ma bardzo małą, realną użyteczność, z wyłączeniem ludzi, którzy szukają ucieczki od dolara i naszym zdaniem naprawdę nie przemyśleli konsekwencji ucieczki i tego, gdzie powinni uciekać. Charlie? Jeśli macie możliwości Berkshire Hathaway, inwestycja w złoto to głupia inwestycja. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj suba i lajka i napisz, kogo tym razem chciałbyś usłyszeć. Trzymaj się, cześć.